Już 24 czerwca 2018 roku nastąpi koniec świata. Nieprawdopodobna historia. Jeśli masz kredyty do spłacenia, jeśli masz zobowiązania, jeśli ciężko ci w pracy, narzekasz na swojego szefa, to możesz się pocieszyć, bo według przepowiedni 24 czerwca nastąpi apokalipsa, nastąpi Armagedon, wielkie uderzenie, wielki wybuch, nastąpi koniec świata, koniec męki tysięcy, a nawet milionów ludzi na całym świecie, ale o tym w dalszej części filmu. Jednak na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij także w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Dzisiaj mówię na temat końca świata, który został przewidziany, czy też po prostu na który wskazuje pewien badacz teorii spiskowych. Nazywa się on Matthieu Jean-Marc Joseph Rodrique. No długie ma to naprawdę nazwisko i imię, nazwisko. I to właśnie on mówi, że 24 czerwca 2018 roku nastąpi koniec świata. Jedno wielkie boom, duże boom i wszyscy znikniemy, zniknie planeta. Co ciekawe, ten tutaj badacz powołuje się na Księgę Apokalipsy, że to właśnie w Księdze Apokalipsy zawarty jest tajny kod, tajne hasło, tajne informacja mówiąca właśnie o tym, że 24 czerwca 2018 roku nastąpi koniec świata. Ja może Ci zacytuję, co znajduje się w tej księdze. A dano jej usta mówiące wielkie rzeczy i bluźnierstwa, i dano jej możliwość przetrwania 42 miesięcy. Tu jest mądrość, kto ma rozum, niech liczbę bestii przeliczy. Liczba ta bowiem człowieka, a liczba jego 666. No to jest naprawdę szokująca tak naprawdę tutaj zapowiedź apokalipsy. Może jeszcze ją raz zacytuję z przypisem, tak? Ponieważ trzeba tutaj też dopisać pewne słowo, żeby zrozumieć kontekst tej księgi apokalipsy. A dano jej usta, mówiąc wielkie rzeczy i bluźnierstwa, i dano jej możliwość przetrwania 42 miesięcy. Tu jest potrzebna mądrość, kto ma rozum, niech liczbę bestii przeliczy, liczba to bowiem człowiek, a liczba jego 666. No to chyba wszyscy wiemy, że tutaj symbolem, znakiem szatana jest liczba 666, także to jest na pewno związane z szatanem. Pytanie jest też takie, że dano jej możliwość przetrwania 42 miesięcy, to na dobrą sprawę jest to 3 lata i ile? 3,5 roku praktycznie, bo 3 lata to jest 36 miesięcy, 42 miesiące to są 3 lata i pół roku, czyli 3,5 roku, czyli coś zostało zapoczątkowane 3,5 roku temu, w 2015 roku. Pytanie jest co? Napiszcie w komentarzach, co też wpłynęło na świat, że ma nastąpić koniec świata. Być może to jest związane z politykami, być może to jest związane z światem, być może to jest związane z wydarzeniami, które miały miejsce od 3 lat, może jakąś wojną. Natomiast tutaj ten twórca tej teorii spiskowej, Matthieu Jean-Marc Joseph Rodrique, nie mówi tak naprawdę na podstawie jego tutaj szyfru, jaki szyfr zawarty jest w tej apokalipsie, i na jakiej podstawie tutaj odgadł, czy stwierdził, że 24 czerwca nastąpi koniec świata. No ciężko jest tak naprawdę stwierdzić, czy rzeczywiście wystąpi, więc raczej bym tutaj był ostrożny w tym, raczej bym się nie zwalniał przed 24 czerwca z pracy, spłacałbym kredyty raczej, no bo liczyć na to, że nastąpi koniec świata, zwłaszcza, że to jest taka przepowiednia, która nie ma podstaw takich większych, tak, wskazuje tylko, że tego dnia ma nastąpić koniec świata. Pewne jest jedno, i ta przepowiednia na 100% się zrealizuje, a mianowicie 24 czerwca 2018 rok będzie niedziela, jest to dzień, który wypadnie w niedzielę, to więc to jest na pewno pewne na 100%, natomiast to, czy nastąpi koniec świata, to raczej wątpię, tak, to raczej wątpię, więc tutaj ta wizja Armagedonu, tej apokalipsy, końca świata, że przyleci wielki asteroida, wielki tutaj meteor, czy meteoryt, tak, z wszechświata, i uderzy w ziemię, wątpię, żeby ona się zrealizowała. Aczkolwiek rzeczywiście tego dnia może coś nastąpić niepokojącego. Przypomnę, że to jest 24 czerwca, a więc dzień po tym, jak jest Dzień Ojca, 23 czerwca. Zwłaszcza, że tutaj Dzień Ojca będzie wypadał w sobotę, więc w niedzielę wielu ojców może tak naprawdę budzić się z bólem głowy, co począć ten ostatni dzień życia, ten ostatni dzień na świecie. ten ból głowy może tym bardziej być intensywny po poprzednim dniu, zwłaszcza jeśli było to święto celebrowane wspólnie z rodziną, więc tak to właśnie wygląda. Tu raczej bym nie powiedział, że to może nastąpić, gdyby to rzeczywiście miało jakiś sposób wskazywać na koniec świata, to tak. Napiszcie w komentarzach, co wy na ten temat sądzicie, być może wy wiecie, jakiś tu jest ukryty szyfr, tajny kod w tej liczbie, natomiast gdzie tak naprawdę miałby szatan doprowadzić do końca świata, do zniszczenia, do unicestwienia świata. Ciekawa sprawa jest zawsze w tym, że jak wszelkie jakieś zło, niedobre rzeczy, to się mówi, że to jest diabeł, że to jest szatan, tak? Że tutaj nastąpi apokalipsa, no bo tutaj tak bestia przeliczy, tak, kto ma rozum, niech liczbę bestii przeliczy, liczba ta to bowiem człowieka, a liczba jego 666, tak? I zawsze się utożsamia tak naprawdę zło, czy tutaj apokalipsę z szatanem, a prawda jest taka, że gdyby doszło do apokalipsy i wynikałaby ona na przykład z użycia bomby atomowej, nuklearnej, to użyłby ją człowiek, tak? Użyłby prawdopodobnie jeszcze mężczyzna, a nie miałby tutaj udziału żaden szatan, żaden diabeł, chyba że to by był, tak jak powiedziałem, jakiś Armagedon, jakiś po prostu asteroid, który przywędrował z kosmosu i uderzył w Ziemię, aczkolwiek trzeba pamiętać, że jakiekolwiek tutaj asteroid, który by chciał uderzyć w Ziemię, tak to miało miejsce w Czelabińsku w Rosji, spaliłby się w atmosferze, tak, duża jego część spaliłaby się w atmosferze, zanim by doleciał do Ziemi, spowodowałby oczywiście pewne straty, natomiast zostałby spalony przez atmosferę, to jest pierwsza sprawa, druga sprawa to jest taka, że na pewno tutaj służby wojskowe cały czas praktycznie sprawdzają przestrzeń powietrzną, sprawdzają także informacje ze strony NASA, informacje tutaj fizyków, czy astronomów, czy nie zagraża danemu państwu jakaś kometa, jakieś ciało obce, duże. I prawdopodobnie, gdyby nawet weszła tutaj w orbitę ziemską, to zostałaby ona zestrzelona, tak by zmienić jej trajektorię, by zmienić kierunek lotu. Nawet gdyby jakaś asteroida miała trafić w Ziemię, często się mówi, że to miałoby być uderzenie w Nowy Jork, tak, w Stany Zjednoczone, w miasta, największe miasta Stanów Zjednoczonych, no to trzeba pamiętać, że jakiekolwiek tutaj uderzenie asteroidy, na przykład w Nowy Jork, to zostałaby strącona czy zestrzelona. Na pewno asteroida by dotarła do Ziemi, ale by dotarła na przykład wylądowałaby w wodzie, tak, wylądowałaby w wodzie, a nie wylądowałaby na Ziemi, tak, zostałaby zestrzelona, rozdrobniona czy w jakiś inny sposób. Natomiast rzeczywiście jest to po prostu przepowiednia, która mówi o tym, że miałoby nastąpić koniec świata 24 czerwca. No jeszcze troszeczkę mamy czasu do tego momentu. Tak jak mówię, jeśli chodzi o wszelkie porzucanie pracy, a także inne rzeczy, to raczej już bym się z tym wstrzymał, ponieważ wiele było tych zapowiedzi końca świata, dalej jednak istniejemy i funkcjonujemy, także lepiej wszystkiego nie rzucać na raz i wierzyć w koniec świata, bo tych końców świata może być wiele. Za mało tak naprawdę ten tutaj twórca teorii spiskowych daje informacji, które mogą wskazywać, tak, gdyby on jakkolwiek naprowadził, że to jest 24 czerwca 2016 roku, gdyby powiedział, że to mu się kalkuluje, tak, wytłumaczył sposób jego, przedstawiłby sposób swojego rozumowania, tak, dlaczego to akurat ten dzień, a na przykład nie 15 czerwca czy 1 maja, to rzeczywiście można by było to brać na serio, natomiast on tylko przedstawił sobie datę i przedstawił fragment Apokalipsy, fragment Księgi Apokalipsy i to wszystko, tak, i to wszystko. Także Matthieu Jean-Marc Joseph Rodrique, jeśli po prostu wie więcej na temat tego, co nas czeka, to niech powie, przekaże to informacje światu, niech uchroni świat przed globalnym zniszczeniem, przed katastrofą, przed wylewem krwi, a na pewno ludzie będą mu wdzięczni, tysiące, czy setki tysięcy, albo też miliony, jeśli będą mogli się uchronić przed tym zdarzeniem. Natomiast niewątpliwie koniec świata, jeśli patrzeć tutaj racjonalnie, najbliżej może być spowodowany przez człowieka na skutek właśnie wybuchu bomby atomowej, bomby nuklearnej. Wystarczy, że dojdzie do zwykłego konfliktu między tutaj dwoma państwami, nawet nie mocarstwami, ponieważ mocarstwa mogą przyjść z odsieczą tutaj do państw, to może zostać właśnie użyta bomba atomowa, bomba nuklearna, a jej użycie, czy skutki użycia bomby nuklearnej mogą być katastrofalne, także to jest największe zagrożenie, to rzeczywiście może doprowadzić do końca świata, przynajmniej do zniszczenia większej części planety. To wszystko na dzisiaj, dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, subskrybujesz to zasuba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij także w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć!